Cześć, witam Was na moim kanale. Dzisiaj pomówimy sobie o tym, co czeka nas w najbliższy weekend. Tutaj spodziewaliśmy się, że będą to podwójne szanse na trafienie epików i legend z Void Shardów. No i to byłaby taka okazja do tego, żeby na przykład trafić sobie Slixusa, czyli epika, który jest potrzebny w obecnej fuzji. Pewnie dla niektórych byłaby to okazja do tego, żeby 4 albo i nawet więcej przy dobrym szczęściu turniejów, eventów ominąć. Albo tak jak na przykład dla mnie jest to ostatnia okazja do tego, żeby tą fuzję zrobić. No bo ja pominąłem Summon Rush, jeden i drugi, więc jeżeli go trafię, no to wtedy będę tą fuzję mógł, będę mógł ją zrobić. A jeżeli nie, to też nie jest jakoś tragicznie, no bo te fragmenty, które zbieram, wykorzystam, żeby tutaj mieć, powalczyć o High Mother Mod. 73, na tylu stanąłem, tyle miałem tych różnych, zdobyłem fragmentów jej z tych fragmentów poprzednich, fragmentów fuzji, które nie udało mi się ukończyć, albo nie tyle nie ukończyć, co miałem zbytecznych punktów. No więc tak to wygląda, trochę mi zostało, więc nawet jeżeli nie zrobię tej fuzji, no to będę mógł sobie tutaj podreperować mój stan posiadania. No i co będzie w ten weekend? Otóż tak, będziemy mieć podwójne szanse na trafienie epika albo legendy Void. No więc ja poza tym epikiem będę tutaj standardowo chciał zobaczyć Tarasa, Mariczkę, najlepiej jednego i obu tych czempionów. Fantastyczna para ciągle. Tutaj miałem przejść do orków, ponieważ tutaj jest nie ten Warlord. Tego pana od początku gry, od początku kiedy ja gram, próbuję zdobyć, na razie mnie unika. Fantastyczny champion. Idziemy dalej. No tutaj na pewno Nekreth byłby świetny. Jego też bym chciał dostać. Później mamy Dwarfsów. No i tutaj Akryzja. Fantastyczny nuker. Wszędzie ataki max HP dzięki pasywowi, więc ona też byłaby bardzo, bardzo mile widziana. No i tutaj w Shadowkin mamy Yumeko, bardzo dobry champion, ją bym chciał zobaczyć. No i Shuzen, gdyby się udało ją trafić, też byłbym z tego zadowolony. Ale będziemy mieć poza podwójnymi szansami jeszcze 10x na jakąś legendę Void. I teraz pytanie, czy to jest jeden z tych czempionów, których przed chwilą wymieniłem? Niestety nie. Niestety to nie będzie w tym 10x jeden z tych czempionów, których wymieniłem. Będzie to zupełnie nowa legenda, która ostatnio trafiła do gry. Incensa Grail Bearer. Ta pani, tak się prezentująca, z rogami jelenia. I zobaczmy sobie, co ona potrafi. Na A1 tutaj atakuje wszystkich przeciwników i mamy 70% szans na wrzucenie Decrease Attack na dwie tury. Bardzo dobre A1. AoE plus Decrease Attack z wysokoprocentową szansą. Później champion z najwyższym crit damage dołącza do tego ataku, atakując przeciwnika z najniższym HP, używając oczywiście swojego A1, więc mamy jeszcze taki mały ally attack tutaj na tym A1. Bardzo dobry A1. I potem mamy A2, to jest pierwszy champion, który wrzuca Poison Cloud. Także umieszcza Poison Cloud, Increase Speed i 2 Continuous Heal na jednym przeciwniku na dwie tury. Dodatkowo napełnia turmiter tego czempiona o 50%. I tu mamy 3 tury cooldownu. Także sam Continuous Heal, increase Speed i zwiększanie turmiter o połowę już jest fajne, a jeszcze wrzucamy Poison Cloud. Co robi Poison Cloud? Sprawia, że wszystkie ataki na tego przeciwnika, na tego czempiona, który będzie miał na sobie, będą to weak hity, więc na przykład na Hydrze nie będzie można skraść buffów tego czempiona, więc ona będzie mogła tworzyć fantastycznego mischief targeta na Hydrze, bo wrzuca dużo buffów, plus nie będzie można tutaj kraść, żadne debuffy nie wchodzą, nic takiego, wszystko to są weak hity, także fajna ochrona. I od razu przejdę do
pewnego zagadnienia. Otóż Plarium, będąc sobą, znowu nie przetestowali tego w odpowiedni sposób. Jeżeli mogliście już zobaczyć filmiki, w których ludzie osiągają fantastyczne wyniki dzięki temu, ponieważ Poison Cloud to jest buff, który można wydłużać. W związku z tym z czasem ona może wrzucić Poison Cloud na cały team, na przykład na Hydrze, i wtedy jesteśmy niezabijalni w żaden sposób. Hydra nam nic kompletnie nie zrobi, żadne debuffy na nas nie wejdą, obrażenia są minimalne, żadne buffy nie zostaną skradzione, jesteśmy całkowicie chronieni i musimy tylko to, co robić, to cały czas wydłużać czas trwania tych buffów i mieć na wszystkich cały czas Poison Cloud. To samo można na przykład, no na każdym bossie można w ten sposób to robić. Więc no, nie przetestowali tego dobrze, ale informując nas o tym, że ten champion będzie w 10x, od razu dali nam znać, że w jednym z najbliższych patchów, pewnie to będzie najbliższy patch, bo to jest bardzo prosta zmiana, Poison Cloudu nie będzie już można wydłużać. Więc jeżeli już pomyśleliście sobie o tym, że taki team sobie zbudujecie, no to będzie bardzo krótkotrwałe, no bo Poison Cloud pewnie w najbliższym patchu, czyli za jakiś miesiąc czasu, będzie, już nie będzie go można wydłużać i takie strategie przejdą do Lamusa. Ale generalnie to i tak jest dobry skill. Później mamy A3, a znowu atak AoE i tutaj mamy 100% szans na wrzucenie Decrease Defense i Weaken na dwie tury i dodatkowo ignoruje tutaj to block debuffs, 3 tury cooldownu, więc nawet po tej zmianie to będzie naprawdę bardzo dobry champion, więc jeżeli ją bym trafił, nie będę absolutnie tutaj rozpaczać. Mamy jeszcze pasyw, zwiększa jej accuracy o 10 punktów za każdy buff na przeciwniku. Kiedy przeciwnik otrzymuje buff, ona obniża turmiter o 10%, to nie przyda się akurat już na Hydrze ta druga część, bo nie możemy tam zmniejszać turmiter, ale ona jak najbardziej, wiecie, może nie na najwyższym poziomie, no bo polimorf, ale przepraszam, na gold 5, na jakichś niższych poziomach jak najbardziej będzie bardzo dobra na arenie. No ten skill, no i potem obniżanie turmiter przeciwnikom, naprawdę, plus tutaj będzie mogła chronić na przykład naszego nukera, plus to A1, na arenie też się będzie mogła spisywać. No i na koniec mamy aurę, zwiększa accuracy we wszystkich miejscach o 70 punktów. Także Inceska, trudna nazwa, trudna do wymówienia, także ona będzie na 10x w ten weekend. I te 10x będzie trwało jeden dzień krócej niż całe podwójne szanse, więc jeżeli nie jesteście nią zainteresowani, to możecie poczekać do niedzieli. W niedzielę rano się 10x skończy i bez tego już będziecie mogli otwierać swoje szardy. Także podwójne szanse na Voidy plus 10x na nową legendę Void. I tylko pamiętajcie, Poison Cloud, nie będzie go można już niedługo wydłużać czasu trwania, także o tym trzeba pamiętać. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Mówi do Was Samael. Cześć!